Akta oskarżenia przeciw Netanjahu. Szczegóły sprawy. Benjamin Netanjahu oskarżony o oszustwa i korupcję. Szczegóły sprawy. Izraelscy prokuratorzy wydali w niedzielę uzupełniony akta oskarżenia zawierający szczegółowe zarzuty przeciwko premierowi Benjaminowi Netanjahu w sprawie korupcyjnej, czego domagali się jego adwokaci, informuje AP. Netanjahu jest oskarżony o oszustwa, nadużycie władzy i przyjmowanie łapówek w trzech sprawach dotyczących korupcji. W jednej z nich Netanjahu jest oskarżony o to, że promował przepisy prawne warte setki milionów dolarów dla właściciela firmy telekomunikacyjnej Bezeku w zamian za pozytywne relacje na należącym do niej popularnym portalu informacyjnym Walla. W odpowiedzi na prośbę prawników Netanjahu o więcej szczegółów izraelscy prokuratorzy opublikowali w niedzielę dokument, w którym twierdzą, że mają w aktach sprawy opisy 315 incydentów opisujących jego żądania, aby pojawiające się w portalu informacje były korzystniejsze dla niego i jego rodziny. Napisali, że istnieją przesłanki, iż Netanjahu osobiście brał udział w 150 z tych incydentów. Stwierdzono, że prośby obejmowały poświęcenie więcej czasu lub nadanie większego znaczenia pozytywnym artykułom i programom o Netanjahu i jego rodzinie, zmiany nagłówków i złagodzenie, a nawet usunięcie niekorzystnych dla nich informacji. Incydenty obejmował również prośby Netanjahu o zamieszczanie negatywnych informacji i tekstów o jego politycznych rywalach. Do usunięcia krytyczny artykuł o sukience żony w dokumencie wymieniono 315 incydentów, które obejmowały liczne prośby o opublikowanie pochlebnych artykułów i zdjęć żony Netanjahu, Sary, w celu ukrycia tekstów o jej kłopotliwych wydatkach i sprawach prywatnych rodziny Netanjahu. W dokumencie przytoczona jest też wypowiedź ówczesnego akcjonariusza firmy Bezeku, Saula Elowitcha, wyrażająca obawy, że Netanjahu nie zatwierdzi lukratywnych transakcji biznesowych dla firmy, jeśli opublikowane zostaną niekorzystne dla niego materiały. Na przykład w dniach 17-19 stycznia 2013 roku współpracownik Netanjahu przekonał Elowitcha do opublikowania informacji, że żona Naftalego Bennetta, szefa konkurencyjnej partii religijnej, pracowała w niekoszernej restauracji. Kilka tygodni później Netanjahu, za pośrednictwem tego samego współpracownika, naciskał na Wallę, aby usunęła krytyczne artykuły na temat koronkowej sukienki, którą jego żona nosiła przed zaprzysiężeniem nowego parlamentu, i zastąpiła je przychylnymi recenzjami. Portal wyraziła zgodę na oba żądania. Przy innej okazji Elowitch, na prośbę Netanjahu, nakazał Walli wstrzymanie transmisji na żywo z wiecu przeciwników Netanjahu podczas kampanii wyborczej w 2015 roku. Proces Netanjahu rozpoczął się w zeszłym roku i ma zostać wznowiony w przyszłym miesiącu. Premier zaprzecza wszystkim stawianym mu zarzutom, mówiąc, że jest ofiarą polowania na czarownicę zaaranżowanemu przez wrogie media, policję i prokuraturę.